Szybko, z drogi! Tracimy ją! Trzymaj się, mały nietoperku. Potrzebujemy transfuzji krwi. Proszę, niech nie będzie za późno. Ona nie oddycha. Czas na reanimację. Raz, dwa. Nie umrzesz na mojej zmianie. Żyj do licha, żyj! Co się właśnie stało? Dzięki Bogu, nic ci nie jest. Dzięki, doktorze. Nigdy nie zapomnę tego, co dla mnie zrobiłeś. Tylko wykonuję swoją pracę. W końcu przerwa obiadowa. Hajja! Hej, ja tu jem. Wybacz, doktorze, ale to naprawdę pilne. Cześć. Czarny kot i ja będziemy mieć dziecko. W takim razie zapraszam do gabinetu. W porządku, zobaczmy, jaka jest sytuacja. Ha? Wygląda jak hamburger. Chyba sobie żarty robicie. Przezabawny żart, prawda? Hej, przestań się wygłupiać. Przepraszam, doktorze. Uff, okej, jestem gotowa. Niezły ten twój mąż. No dobra, czas się przyjrzeć. Tak, to będzie zdrowe kociątko. Jaki słodki. Perfekcyjny. O nie, doktorze! Teraz? No dalej, Biedronko. Jeszcze trochę i... Gratulacje! Oto wasze dziecko. Tylko spójrz na to, kochanie. Czy nie jest cudowny? I wygląda jak tatuś. O! Jaki słodki. Ale to chyba nie koniec. Mój Boże, jest jeszcze jedno. Kolejne. Przygotujcie się na więcej. Wow, wow. Dzwonij, doktorze. Fiu! W porządku, skończyliśmy. Teraz zapłaćcie i wynocha. Oczywiście, doktorze. Kocie? Och, znowu, naprawdę? Nawet nie wiem, co powiedzieć. Nie, nie, to my dziękujemy. A teraz pa, pa! Nigdy nie pozbędę się tych plam. Bakparepymonie? A, proszę. Moje bęby. Prankster mnie wybił. Więc... możesz pan je włożyć z powrotem, czy coś? Błagam. Jasne, postaram się. Otwórz usta i powiedz a. A. No dalej, bad boyu, szybciej. Cierpliwości, dobrze? Okej. Ile to potrwa? Byłaś już. Prawie gotowe. Idealnie. Wow, wielkie dzięki. Cieszę się, że mogłem pomóc. Miłego dnia i nie skup ich więcej. Och, nareszcie. Tak bardzo za tobą tęskniłam. Zróbmy to. Rany, ale mi dzisiaj idzie, co? Bad boy? Ja jestem ciemnością. Tak, będę musiał się nieźle napracować, żeby to naprawić. Doktorze, jesteś moim zbawieniem. A, mój nos. Przepraszam. Doktorze, pomóż mi. Nie ma mowy. Teraz moja kolej. W porządku, w czym problem? Mam alergię na kwasy. Rozumiem. O, moje spodnie. Hej, żadnego podglądania. O wiele lepiej. Dobrze, wyleczymy twoją alergię zastrzykiem. Zastrzykiem? Spokojnie, nie będzie bolało. Chodź tu, kochanie. Nie ma mowy. Trzymaj się ode mnie z daleka, ty potworze. Hej, przestań, panienko. I co ja mam z tobą zrobić? O, to powinno zadziałać. Moja stara dobra kusza jeszcze nigdy mnie nie zawiodła. To dla twojego dobra. Auć, czuję się tak dziwnie. Kręci mi się w głowie. Widzisz? Już czujesz się lepiej. Cici, wow! A teraz czas zapłacić za leczenie. Ups, ja nie myślałam tak daleko do przodu. Chociaż... Stój, stary. Oddaj całą gotówkę. Jasne. Proszę, to wszystko, co mam. Cudownie. Dziękuję. Zatrzymam to, a to jest zapłata za twoją ciężką pracę. Żegnaj. Doktorze,
Proszę, uratuj życie mojego przyjaciela. Cóż, najpierw sprawdźmy puls. Aha, za mną. Zobaczmy. Wiedziałem. Śpiączka. To wymaga drastycznych środków. Proszę, zrób wszystko, co się da. Ładujemy! Nie zadziałało. To postaraj się bardziej. Czas wypróbować moją specjalną kurację. Niesamowite! Wygląda na to, że rączka jest teraz wampirem. Coś zdecydowanie poszło nie tak. To nie było zbyt miękkie lądowanie. Nie mogę powiedzieć, że ci zazdroszczę. Musimy wyciągnąć tę gigantyczną drzazgę. Cóż, zostaw to mnie. Nie mam mowy. Ja tu jestem lekarzem. Ale to mój przyjaciel. Dlaczego nie powiecie nam w komentarzach, które leczenie uważacie za lepsze? Wednesday czy doktora Tymona? Co jest takiego strasznego w siekierach? Nie mam słów. Dobrze, kolego, pomogę ci. Próżniowy ekstraktor drzazg. Tego nam trzeba. Tada! I po drzazgach. A teraz trzymaj się z dala od kłopotów, dobrze? Chodź, rączko. Zabierzmy się do domu. Wygląda na to, że mamy nową pacjentkę. Witam, doktorze. Ja nic nie widzę. Nieważne, jak się staram. Och, ciągle ich przybywa. No dobrze, spójrz tutaj. Widzisz tę liczbę? Co? O, to 4, prawda? Tak, jest gorzej niż myślałem. To chyba jakiś żart. Chwileczkę. Doktorze, gdzie się podziałeś? Bawimy się w chowanego? Gotowi czy nie? Nadchodzę! No i proszę, jak nowe? Och, znowu? Poważnie? Och, dobra, zróbmy ci prześwietlenie. Złamany ogon? Musimy założyć gips. Dzięki, doktorze. Ale co z moim wzrokiem? Wypróbuj te szkła kontaktowe. I jak? Widzisz mnie teraz? Ile pokazuję palców? O! 3! W końcu widzę. No to idź i podziwiaj widoki. Powodzenia! Doktorze, Barbie pilnie potrzebuje pańskiej pomocy. Jest pan naszą jedyną nadzieją. Cóż, musimy działać szybko. Barbie wymaga operacji ratującej życie. Najpierw wyczyścimy cały brud. Teraz przykleimy części, które odpadły. Nożyczki! Tak. Biedactwo. Wiele przeszło. Ale spokojnie, jest teraz w dobrych rękach. Na koniec zróbmy jej piękną fryzurę. Barbie powraca. Ładniejsza niż kiedykolwiek. O! Cześć, Barbie! Hej, Ken! Szpital wampirów, dziękuję za patronat. Jest pan najlepszy, doktorze. Do widzenia! Nie zniosę tego dłużej. Cześć! Doktorze, musi mi pan pomóc! Wszystko mnie spędzi! Uważaj, kotku! Proszę, niech pan coś zrobi! Dobra, dobra, chwila! Musi być na to jakieś lekarstwo! Au! Och, moja głowa! O, lepiej! O wiele lepiej! Dobra, wystarczy! Przestań! Co? Ja słyszę i słucham rozkazów. Świetnie. Teraz zobaczmy, z czym mamy do czynienia. Fuj, ale ohyda! Nigdy się mnie nie pozbędziesz! Łapy precz! Au, ugryzła mnie! Dobra, ten spray powinien coś tu pomóc. O tak, nadchodzę! Chodź, nie wstydź się! Pomocy! Czuję się słabo. Obudź się. Wow. Jak się czujesz? Wow. O, doskonale. Nic mnie nie swędzi. Świetnie. W takim razie płać. Jest pan prawdziwym bohaterem, doktorze. Hej, a co z moimi pieniędzmi? O-o, naprawdę muszę iść do toalety. Zaraz wracam. Uff. O, nareszcie. Hej, doktorku, mógłby mi pan pomóc? O co chodzi tym razem? Pomóż mi? Dobra. Trzymaj się mocno, kolego. Proszę bardzo. I... Uff, już prawie. Wow, znowu mogę się ruszać. Ach, doktorze, dziękuję bardzo. Nie musisz mi dziękować. Rany, co za dzień.
Fuj, ohyda! Cóż, to chyba koniec pacjentów na dzisiaj. A to oznacza, że w końcu mogę się zabawić! Ach, jaki wspaniały sposób na rozpoczęcie dnia! Doktorze! Sul! Czym mogę pomóc? Potrzebuję pomocy, doktorku! Zupełnie ogłuchłam! To jest teraz mój teren! Nie waż się tu wchodzić! Nie martw się, młoda damo! Naprawimy ten problem w mgnieniu oka! Na pewno nie będzie bolało? O tak! Zielony nigdy nie wychodzi z mody! A? Kto tam jest? Hej! Żadnego podglądania! Co my tu mamy? Nie mogę w to uwierzyć! Dobrze, że wiem, co robić! Nie ruszaj się, kochanie! Nadszedł czas na inwazyjne sprzątanie! Już się tym zajmuję! Poddaj się, łotrze! Ty, trzymaj się ode mnie z daleka! Nie martw się już, ja się tobą zajmę! Au! Cóż, czas na nas! Widzisz, wcale nie bolało, prawda? Doktorze, jest pan niesamowity! Wdzięczność najlepiej wyraża się gotówką, wiesz? No tak, chwileczkę. Oczywiście, że ci zapłacę. Miałam tu trochę gotówki. Co to jest? Ups, nie ma jej tutaj. Może zadowolisz się burgerem? Nie ma mowy. To byłaby tortura dla moich kłów. No dobra, jak chcesz. Ale pyszne. O, mój żołądek boli. A masz, koleżko. Zobaczymy, jak ci się spodoba mój atak śmieciowym jedzeniem. Uff, doktorze, pomocy! Cóż, chyba znam lekarstwo. Wystarczy tylko jedna mała pigułka. Proszę bardzo, młoda damo. Cóż, jeśli tego ci trzeba... Więc boli cię brzuch, co? Naprawimy to w mgnieniu oka. Aha! Stary, jestem taka fajna. Nie sądzę. Ha? A kim ty jesteś? A masz! Nie zasługuję na to. Misja zakończona. Już dobrze, mały. Nie będą się na tobą znęcać. Doktorze, jest pan najlepszy. Fuj! To ty, kochana? Ups, przepraszam. Och, przysięgam, nie chciałam. Pokochasz ten następny. To jest obrzydliwe. Żadnego uznania dla moich perfum, co? Zobaczymy, co powiecie na to. Co się ze mną dzieje? O, to jest skandaliczne. Co za oszałamiający efekt. Musi mi pan pomóc, doktorze. Nigdy nie porzuciłbym pacjenta w potrzebie. To powinno zadziałać. A teraz szybko. Załóż to. Wygląda całkiem stylowo. Co tu się dzieje? Masz szczęście, że mam rozwiązanie. Fuj, zabierz to ode mnie. Niszczysz moją sztukę. Cóż, przetestujmy to. Wow, to naprawdę zadziałało. W końcu jestem profesjonalistą. Ups. To ty? Ja też chcę być lekarką. Myśli pan, że mam predyspozycję? Bycie lekarzem to nie zabawa. W każdym razie nie wracaj tu więcej. Jezu, jak ona jest męcząca. To ja rozumiem. No to do dna. Ach, AB minus. Ale orzeźwienie. Doktorze, bolą mnie zęby. Musi mi pan pomóc. Co? Znowu ty? Boli! Czas się trochę zabawić. Spójrz tylko, jaki jesteś czysty i ładny. He? A kim wy jesteście? Nie ruszaj się! Nawet nie myślę o ucieczce. Już po tobie. Jesteś skończony. A teraz czas na imprezę! Juhu! Yeah! Co mam zrobić, doktorze? Tak, to nie wygląda dobrze. Ale poradzimy sobie. No dalej! A! Stój! Już panu nie ufam, doktorze. Trzymaj się ode mnie z daleka.
Nie bądź takim cykorem. Tylko żartowałem. Potrzebujesz nici dentystycznej. Ale ja nie chcę nici dentystycznej. W takim razie... Może spełnię twoje jedno życzenie. Ale tylko pod warunkiem, że obiecasz mi... nitkować zęby. Jasne. Dobra, koniec zabawy. Wyprowadzam cię. Słodka wolność! Po co to zrobiłeś? Uczciwie ją złapałyśmy. Wow, mogę rzucić okiem? W porządku, jak chcesz. Cóż, młoda damo, w pełni wyzdrowiałaś. Przepraszam, muszę odebrać. To mój Bobo. Halo? Laura, tęsknię za tobą. O, ja za tobą też. Do zobaczenia niedługo, kolego. Muszę coś zrobić. Bobo, to ty! O, nie wyglądasz za dobrze. Doktorze, musi pan coś zrobić. Jak to miło i pożyście! Bawmy się! Pokażcie zęby, dziewczyny! Mam ci pomóc, Bobo? Doktorze kocie, na ratunek! Bobo, jesteś uratowany! Tego nam właśnie trzeba. A teraz rób swoje. Przepraszamy, impreza odwołana. Co ty do nas powiedziałeś? Wyluzujcie, złoczyńcy! Nie mogę oddychać! To niesprawiedliwe! Już po nas! Świetna robota! Dzięki, kocie doktorze. Au! Ugryzł mnie kleszcz. A, kolacja gotowa. Czas na ucztę. O, to jest to. Ech, czym ja sobie na to zasłużyłem? Dobra, pomogę ci. Gotowa? Oto pani rachunek. Co? Nie mam mowy. To o wiele za drogo. Jeśli nie możesz zapłacić, wyłaź. Jesteśmy lokalem wysokiej klasy, wiesz? Ach, co za tupet! Jestem zdrowa! W końcu jestem zdrowa! Hej, nie ekscytuj się tak! O nie! O, co to było? Och, jesteś dzisiaj pełna niespodzianek. Zobaczmy. Nadajemy na żywo bezpośrednio z serca. Jak się dzisiaj czujemy? Nie najlepiej. Jestem taka wyczerpana. W porządku, młoda damo. Bez paniki. No i proszę. Czas na miłą, relaksującą przerwę. Śmiało, spróbuj tego. Chcesz się położyć i zrelaksować, co? W takim razie trafiłaś na właściwą osobę. Naprawdę przydałby ci się odpoczynek, wiesz? O tak, z przyjemnością. Dzięki. To było takie miłe z twojej strony. Spójrzcie na to. Właśnie byliśmy świadkami małego cudu. Doktorze, czas na mnie. Żegnaj, Laura. Juhu, w końcu jestem wolny. Rany, świetny ze mnie lekarz, czy co? Uff. Nic nie widzę. Haha, jej! O, nie ma mowy. Doktorze, gdzie jesteś? Coś tu dziś pochmurno. Nie widzę nawet wielkiego wozu. Tak być nie może. Jestem tutaj, Laura. Podążaj za moim głosem. Wow! Co ci się stało? Proszę, pomóż mi. Nic nie widzę. Dobra, nie ruszaj się. A, palę się! To wszystko przez ciebie, Laura. Potrzebujesz kontaktów! Natychmiast!
Hej, hej! Nareszcie! Naprawdę przydałaby mi się tu pomoc. Zajmę się tym. Odsuń się i obserwuj profesjonalistkę przy pracy. Wow, niesamowite! Ratujesz mi życie. Nie musisz mi dziękować, kolego. Laura, jak się czujesz? Doktorze, w końcu widzę. Żadnego przytulania. Wynoś się stąd. Jestem najlepszym wampirzem doktorem ever. Ugh, proszę, po prostu idź już. Na szczęście ten dzień wreszcie się skończył. O nie, tylko nie to! Mogę wejść, doktorze? Tak, jasne. Więc o co chodzi? Nie mogę już zmieniać się w nietoperza. Możesz mi pomóc? Potrzebujesz tego specjalnego latającego eliksiru. O, dzięki! No to lecę! Puszku, co o tym myślisz? Ta korona idealnie do ciebie pasuje. He? Mamy dziś gości? Wow! Puszku, czekaj! Nie można tak traktować naszych gości! Puść mnie, ty bestio! Ups! Witajcie! O, gdzie są twoi rodzice, dziewczynko? Są tutaj, wasza wysokość! Tylko musicie to podpisać! Adopcja, co? No dobra! A teraz witamy w domu! Gdzie ja jestem? To królewska komnata metamorfos! Rozgość się! Mój Boże! Tak, nie wyglądasz najlepiej. Musimy coś z tym zrobić. Dennis, wiesz co robić? Jasne, wasza wysokość. Jako twój król rozkazuję ci. Wedle rozkazu, mój panie. Cóż, zróbmy to, Melanio. Czeka mnie trudne wyzwanie. Proszę, idealnie. O-o. Dzięki za pomoc. Tak, to jeszcze nie koniec. Kupmy ci jakieś nowe ciuchy. Wow! Dobrze w tym wygląda? Tak jakby, ale potrzebujemy czegoś innego. Te rzeczy są takie staromodne. Uff, musimy też popracować nad twoją postawą. W każdym razie, ruszaj się, wasza wysokość. Au! Cóż, starałaś się. Dobra, Dennis, teraz oberwiesz. Więc myślę, że księżna... Co tu się dzieje? Modowa katastrofa, ot co? Jak się chce, to można. Mua. Mamo, tato, dziękuję za wszystko, co dla mnie zrobiliście. Myślę, że po tym wszystkim zasługujesz na podwyżkę, Dennis. Dobrze, kochanie. Postaraj się zadbać o swoje maniery. Zaczynajmy. O, słodycze! To świetny początek. Melanio, to nie jest to, co myślisz. Patrz i ucz się. Widzisz? Tak naprawdę to serwetka. Naprawdę? Wow, tak. Mój błąd. A to jest widelec. Aha, tutaj jest. Łap, Dennis! To było bardzo nieuprzejme z twojej strony. Ale z ciebie cykor. Jest gorzej niż myślałam. Czas na lekcję etykiety. Dzień dobry, wasza wysokość. Cóż, zaczynamy. Wystarczy mały kęs. I tada! Masz pyszny sos. Po prostu pycha. Oj, nie zapomnij o swoim paluszku. O, chcę spróbować. Mogę rękę, Cornelia? Heh, wygląda pysznie. Tak. Myślę, że fast food jest bardziej w moim stylu. Melanio! No tak. Przepraszam, mamusiu. Cóż, szybko się uczysz. Cornelia, chodź za mną. Ale co z serwetkami, kochanie? Wygląda na to, że wskaźnik krwi w tym kwartale znacznie wzrósł. Myślę, że staniemy się jeszcze bogatsi. Ha! Jestem w tym taka dobra. O nie, moja wieża! To nie było zbyt miłe z twojej strony, skarbie. Co za nuda! Czas na grę w baseball.
Wpiszesz się na to, Mela? Tak, tato! O, imponujące! Złapię to! Mam cię! A teraz pokaż, co potrafisz. Bejsbol nie przystoi księżniczkom. I co z tego? To świetna zabawa! Pokażę ci zabawę. Chodź tutaj! Moją królewską mocą niniejszym ogłaszam... O nie! Stara Dracula? I cóż, chłopcy i dziewczęta? Tęskniliście za mną? Mamo, proszę, pozwól! Cóż, dzięki za odwiedziny, mamo! Au! Dlaczego ona jest dla mnie taka wredna, kochanie? Gdzie jest moja ukochana wdusia? A, musisz być taka zmęczona po podróży. Poczęstujcie się moją popisową, krwistą zupą. Co to jest? Fuj, spójrz tylko na to! Upsi, wybaczcie. Proszę bardzo, jak nowa? Nie jestem już głodna. Nonsens, no dalej, powiedz. To nie jest za dobre. Ha, świetna robota, mamo. O, nie zapomniałam o was. Tak, teraz ich kolej. Nie mogę uwierzyć, że dostałaś jedynkę, Melanio. Wiesz, że to źle świadczy o rodzinie królewskiej. Kto zasmucił moją Melankę? Trzymaj się, kochanie, babcia nadchodzi. O-o. Byliście bardzo, bardzo niegrzeczni. O-o, wygląda na to, że czas się rozstać. Babciu, już wyjeżdżasz? O, tak szybko jedziesz. Jaka szkoda. A teraz, Melanio, pospiesz się i popraw te oceny. Będę najpotężniejszym rycerzem naszej krainy. W porządku, zaczynamy konkurs. Ten, który wyciągnie ten miecz, wygra moją rękę w małżeństwie. To będzie bułka z masłem. I tak dam radę. No dalej, ogarnij się. Już prawie. Dobra, frajerze, spadaj stąd. Teraz moja kolej. Mam nadzieję, że jesteś gotowa. Za mnie wyjść, Melanio. Ha! Udało mi się. To kiedy się całujemy? A fuj! Nie ma mowy, kolego. Hej, jak to? Przepraszam, nie chciałam. Ty, wyglądasz jak majestatyczna księżniczka. No, gołąbeczki. Kwiatek dla ciebie, moja pani. Ten gościu też jest księciem? No, to macie moje błogosławieństwo. Mam nadzieję, że lubisz hamburgery. Znowu się spóźniłaś, wasza wysokość. I mój błąd. Dobrze, zacznijmy lekcję. Uff. Daj spokój, nie jest tak źle. Proszę, postaraj się zachować lepszą postawę. No tak, dobrze? Fiu, to ciężkie. Musimy poprawić twoją postawę. Spróbuj trochę bardziej. Nie poddawaj się. Daję z siebie wszystko. Pomogę ci z tym. Nie ruszaj się, wasza wysokość. Zaczynamy. A teraz w końcu możemy nauczyć się kilku ruchów tanecznych. Ach, ale nuda. Księżniczka Melania, gdzie jesteś? Pobudka! A, gdzie ja jestem? Dalej, musimy tańczyć dalej. Au, au! Dobra, już dłużej nie wytrzymam. O, powtarzaj za mną, Denis. Szybciej! Jeszcze szybciej! Oh yeah! Jestem królową parkietu! Aha. O, mój mały nietoperek jest taki utalentowany. Denis! Maniery!
O, patrzcie, ktoś zapomniał krwi. Znalezione, nie kradzione. O nie, pomocy! He, co za łup. A, moja praca! Została zniszczona! Wygląda na to, że dostaliśmy pocztę, kochanie. O nie, nasza córka została porwana. Przecież mamy to! Dzięki Bogu, jesteśmy bogaci. A teraz oddaj nam naszą córkę, łotrze. Kolejna wiadomość, co? Niewystarczające fundusze? Cóż, czas na plan B. Denis, zacznij śledzić naszą dziewczynkę. Zostaw to mnie, wasza wysokość. O tak, będę taki bogaty. Hej, to moje! Nie możecie tak po prostu tego zrobić. Zbliżamy się! Teraz widzę. Tam! Mamo! Możesz mi zapłacić, to będę cicho. Dobra, wygrałaś. Masz. To miło, ale za mało. Mamusiu! Proszę, ucisz się. Patrz, co mam. Nuda. Pomocy! Czy ty się kiedykolwiek zamkniesz? O, tam jest. Dzięki Bogu, że jesteście. Proszę, proszę, zabierzcie swoją księżniczkę. Nie macie nic przeciwko, prawda? Nie martwcie się, wcale się nie bałam. To była świetna zabawa. Czym ja sobie na to zasłużyłam, co? I obiad podano. O, dzięki, ale nie jestem głodny. Ale my jesteśmy. Nieźle. Daj mu nauczkę, mamo. Dobrze, kochani, tańczymy. Co to za hałasy? Zajmę się tym, kochanie. Znowu ty? Proszę, to nazywasz tańcem? Nauczymy cię czegoś o muzyce klasycznej. Naprawdę? To strasznie nudne. A może by tak? Tak, zróbmy imprezę. Wszyscy są zaproszeni. O, co ja mam na sobie? Kochanie, wyglądasz niesamowicie. No to zatańczmy. Nie widzę waszych rąk, kochani. A tak przy okazji, możemy adoptować dla mnie siostrę? Twoje życzenie jest dla mnie rozkazem, kochanie. Wracaj szybko, mamusiu.